W zeszłym tygodniu BioWare zmieniło w społecznościówkach swoje tło profilowe i od tego momentu było wiadomo, że remaster epickiej trylogii Mass Effect stał się faktem. Już od jakiegoś czasu pojawiały się sygnały, że gra zostanie odświeżona. Większość fanów spodziewała się tej zapowiedzi podczas obchodów N7 Day, czyli 7 listopada. Niestety zamiast konkretnej daty dostaliśmy jedynie krótki teaser. Kolejność informacji publikowanych przez EA jest pewnie nieprzypadkowa, bo zaledwie miesiąc później na The Game Awards mogliśmy obejrzeć krótką zapowiedź z Mass Effect 4. Z kolei nowa, przystosowana do standardów sprzed 9 lat wersja ma szansę poruszyć nostalgiczne struny pośród starych fanów, a także przekonać nowych graczy, że BioWare potrafi tworzyć ciekawe gry. Jak dobrze wiemy, pozytywne wrażenia i obietnice przekładają się na liczbę zamówionych preorderów. I nie zdziwiłbym się, gdyby remaster trylogii został sfinansowany z budżetu reklamowego czwórki. Celowo nie wspominam tutaj o Mass Effect Andromeda, bo ten tytuł istnieje wyłącznie jako dowód degradacji BioWare'u. Nawet EA udaje, że gra się nie wydarzyła i pewnie chętnie wystrzeliłoby resztę fizycznych kopii w kosmos, gdyby to nie było takie drogie. Poza tym, jeśli istnieje jakaś zaawansowana cywilizacja, która śledzi rozwój inteligentnych istot, by na przykład na jakimś etapie nawiązać z nimi kontakt, to jeśli nie chcemy na zawsze sami kręcić się w galaktyce, lepiej żeby nigdy nie zobaczyli tej gry. Jest kilka tytułów z grupy najlepszych RPGów, które jeszcze czekają na szansę otrzymania drugiego życia. Choć Mass Effect nazywamy RPGiem, łączy też w sobie cechy innych gatunków i pewnie to główny powód, dla którego wydawca tym tytułem jeszcze się interesuje. Podobno KOTOR ma też szansę na powrót, ale tutaj fani powinni czekać na coś więcej niż same plotki. Przyglądając się tym wzorcowym tytułom, mam wrażenie, że nadużywany ostatnio przez dziennikarzy tytuł arcydzieła traci na znaczeniu. Jak tak dalej pójdzie, to w kolejnych generacjach konsol będziemy musieli korzystać z miana Super, Hiper i Mega arcydzieła i to w stosunku do produkcji, które jakością ledwo wychodzą powyżej średniej. Arcydzieło powinno być zbliżone do gry idealnej, posiadając najlepsze cechy swojego gatunku, a jednocześnie będące w jakiś sposób niepowtarzalne. O tym, czy coś uznamy za arcydzieło, decyduje publika, ale również ważne jest, aby upłynęło odpowiednio dużo czasu. Z tym ostatnim gamingowi dziennikarze nigdy nie mają problemów, bo takimi tytułami zasypują produkcje, które nawet nie miały swojej oficjalnej premiery. Jestem fanem trylogii Mass Effect, lecz nie uważam, aby ta produkcja jakkolwiek zbliżyła się do arcydzieła, a już na pewno nie do ideału. Choć może to dlatego, że od ulubionych tytułów wymagam więcej niż od tych, które są mi obojętne. Mass Effect jest jedynie jasnym punktem w historii gamingu, który nie odmienił gamingowej sceny ani nie wyciągnął swojego gatunku z niszy. Wydawcy byli i w dalszym ciągu są przekonani, że gry w systemie live service to jedyny słuszny kierunek rozwoju. Na szczęście śmierć jednoosobowych RPGów została odroczona, bo jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że powinny stopniowo wypaść z rynku. Natomiast Mass Effect, mimo że z każdą kolejną częścią stawał się mniej gameplayowo toporny, to tracił na złożoności fabuły, opcjach dialogowych i wyborach oferowanych graczom. Tutaj najcięższą pracę w budowie świata i postaci wykonała jedynka. W grze dostaliśmy na tyle zróżnicowaną drużynę, że gdybyśmy latali na francuskim lub chińskim statku, pewnie większość z naszej załogi skończyłaby na talerzu. Sentyment do tego, co pokazała pierwsza część, wystarczyłby ukryć błędy w scenariuszu i rozwoju postaci dwóch następnych. O ile Edie czy Thane szybko zaskarbili sobie sympatię fanów, to trudno powiedzieć, aby James Vega czy ktokolwiek inny z trójki cieszył się równie dużą popularnością. I na tym polu chyba wygrywa z nim nawet Zaid. Choć w popularnej opinii trzecia część jest tą najsłabszą, to mam wrażenie, że nie jest to spowodowane wyłącznie ograniczonym wyborem w zakończeniu serii. Swój udział w negatywnym odbiorze ma również porażka w zachowaniu konsekwencji działań głównych antagonistów. Jack Harper w dwójce pokazał swój ogromny potencjał, tylko po to, by w trójce zostać zredukowanym do zwykłego przeszkadzacza, magicznie przeciwstawić się swoim ideałom i stać się bezmyślną kalką Sarena. Co jest druzgocące, szczególnie gdy przypomnimy sobie, jak zaczęła się cała historia. W pierwszej części Mass Effect na Virmir że pada najpotężniejsze w serii zdanie, które daje siłę napędową całej fabule, lecz jest jednocześnie jej zgubą. Suweren postawił wysoko poprzeczkę, twierdząc, że egzystencja żniwiarzy wykracza poza możliwości intelektualne organicznych istot. Problem w tym, że tworząc antagonistę z IQ 1000, jego autor powinien być przynajmniej w połowie tak sprytny. Jeśli nie jest, a w dodatku nie potrafi tego ukryć, stosuje na widzach szantaż emocjonalny, maluje się trójkolorową farbą i przedstawia uzasadnienie, które nie zyskałoby poklasku, nawet gdyby było wygłoszone przez 6-latka. Szanse na jeszcze bardziej alternatywne od alternatywnego zakończenia z DLC straciliśmy w momencie,
kontekście wypuszczenia zapowiedzi najnowszego Mass Effecta. Ale do tego jeszcze wrócę. Jednak wcześniej rzućmy okiem na to, co dostajemy w remasterze. Tutaj akurat na uznanie zasługuje Mark Walters, który był jednym z ważniejszych głosów przekonujących o potrzebie odnowienia serii. Niestety nie będzie to remake, taki jak w przypadku Resident Evil 2, a jedynie remaster. Wszystkie części, a w szczególności jedynka, mają być podniesione do standardów trójki. Z małym plusem, bo nawet ostatnia część ma dostać wizualnego i technicznego boosta. Z tych najgłośniejszych zmian mamy dostać zunifikowany kreator postaci, tak by nie było widać różnic pomiędzy bohaterem z pierwszej i ostatniej części. Lifting dostał również HUD, który w jedynce ma znajdować się po środku na dole ekranu. Najwięcej zmian otrzyma jedynka i tutaj spodziewać się możemy lepszego AI, balansu klas i broni, interakcji z zasłonami, a także drobnych zmian w mapach, szczególnie w miejscach, w których gracz umieszczany był na otwartej przestrzeni. Walka z bossami ma być mniej uciążliwa. Za przykład posłużyła matka Benezja, która ciska w nas biotyką, podczas gdy jej komando ostrzeliwuje nas z każdej strony. Trudno mi powiedzieć, na ile jest to realny problem, bo gdy faktycznie pierwsze spotkanie może być przytłaczające, to w każdej kolejnej walce z Benezją najdłuższa i najnudniejsza okazuje się animacja wzywania przez nią posiłków. W każdej części dostaniemy również te same minigierki, więc prawdopodobnie to koniec latania trójkątem po okręgu w jedynce. Najbardziej jednak cieszą mnie zmiany w Mako, które pełniło funkcję interaktywnego paska ładowania do kolejnej sekcji z walką. Pierwotnie Mass Effect miał być związany z proceduralnie tworzonymi światami i swobodną eksploracją, natomiast Mako jest tym, co ci zostaje, gdy rzeczywistość wytnie 99% z twoich marzeń. Trylogia będzie miała również podrasowane modele postaci i animacje. Choć są to pozytywne zmiany, szczególnie że niektóre postaci z zachowania wyglądały, jakby potrzebowały egzorcysty, to mam obawy, czy twórcy nie posuną się w tych ulepszeniach za daleko. Gdy przypomnimy sobie, jak wyglądają postaci z Andromedy, a także osoby, na których były wzorowane, trudno pozbyć się obaw, że podobne upiększenie pojawi się również w remasterze trylogii. BioWare znany jest ze współpracy z hubami gamingowej branży, a także z ulegania różnym grupom. Krytykowane za zbyt śmiałe sceny łóżkowe w jedynce dały graczom w dwójce dwa modele postaci ocierające się w skafandrach. Niedługo po ogłoszeniu remastera w sieci wybuchła wojna o Mirandę, a w zasadzie o jej tyłek. Cała sprawa nabrała rozpędu, gdy studio zdradziło szczegóły zmiany, jakich dokonało w ujęciach kamery. BioWare nie było zadowolone, że część z nich sfokusowana jest na konkretnych częściach ciała bohaterki, zanadto podkreślając jej sex appeal. Grając w Mass Effect po raz pierwszy, sam miałem wrażenie, że w niektórych scenach postaci próbują wręcz otrzeć mi się o twarz, ale uznałem, że jest to efekt glitcha. Natomiast w przypadku Mirandy nie trudno wytłumaczyć, dlaczego akurat w ten sposób ukazywana jest ta postać. Gra powstawała w czasach, gdy twórcy nie musieli przejmować się wrażliwymi uczuciami łatwo obrażalnych ofiar z internetu, które prawdopodobnie jeszcze wtedy drzemały wraz ze żniwiarzami gdzieś poza naszą galaktyką. Podczas pierwszego spotkania z Mirandą dowiadujemy się, że choć jest człowiekiem, to została genetycznie zaprojektowana w taki sposób, by jej inteligencja, ciało i moce biotyczne dawały jej przewagę na każdym polu. Zatem dość śmiałe według BioWare'u ujęcia, możliwe, że pierwotnie miały podkreślić to, co usłyszeliśmy od samej postaci. Pokaż zamiast opowiadać, to jedna ze złotych zasad powtarzana adeptom pisarstwa czy tworzenia filmów, która obowiązuje również w grach. Trudno powiedzieć, jak daleko idące zmiany zamierza wprowadzić BioWare i czy nie marnuje czasu w obszarach, które nie wymagają drastycznych poprawek. W sieci niezadowoleni gracze jak zwykle zdarzyli się z mediami i innymi deweloperami z różnych źródeł. Fani zarzucają firmie cenzurę, z kolei druga strona wyśmiewa graczy, sugerując, że w ten tytuł nie da się grać tylko jedną ręką, a tym, którym tak bardzo zależy na ujęciach tyłka, powinni sobie wyszukać odpowiednie treści w internecie. Natomiast nikt nie wyśmiewa dziennikarzy, takich jak Marina, która twierdzi, że BioWare w remasterze zmarnowało szansę na wprowadzenie najważniejszej zmiany w grze, która pozwoliłaby na romansowanie ze wszystkimi załogantami, niezależnie od płci czy rasy. O dziwo, gdy poruszany jest ten temat, nikt nigdy nie interesuje się, gdzie w tym czasie znajdują się ręce tej grupy graczy. Choć zwykle przejawy cenzury traktuję bardzo poważnie, to mam wrażenie, że tym razem oba problemy zostały zbytnio rozdmuchane. Z tego, co się dowiadujemy, Femshep była zbudowana na bazie męskiego modelu, również jeśli chodzi o animację. I o ile ubrana jest w wojskowy uniform, to gdy siada w rozkroku na skrzyni, nie wygląda jeszcze tak źle. Natomiast sytuacja się zmienia, gdy założoną ma spódnicę. Dlatego przesunięcie kamery wyżej, ponad poziom jej kolan, wcale nie jest takim złym pomysłem. Tak samo w przypadku Mirandy. Jeśli zmiany mają jedynie poprawić estetykę niektórych scen, a
zmianie są wymuszone polityczną poprawnością, uważam, że nie ma w tym nic złego. Dobrze, że gracze wyrazili swoje zaniepokojenie, jednak dopóki nie zobaczymy końcowego efektu lub nie pojawią się jakieś istotne przecieki, możemy tylko czekać i trzymać kciuki, by tego nie zepsuli. Natomiast co do preferencji Sheparda, zupełnie by mi nie przeszkadzało, gdyby inni gracze mieli możliwość romansowania z kim chcą. Grając facetem mogliby nawet zaciągnąć Udinę do łóżka, jeśli mają taką fantazję. Z jakiegoś powodu dla dziennikarzy aktywistów jest to zawsze najważniejsza kwestia. Jednak rzadko się zdarza, by do strażaka bohatera, który wynosi niemowlę z płonącego budynku, podbiegł ktoś z reporterów i w pierwszej kolejności zapytał o jego preferencje seksualne. Dlatego takie prywatne detale z życia głównego bohatera powinny być zawsze trzymane poza kanonem, dając graczom w tej kwestii wolną rękę. Natomiast ani ciemna strona Mirandy, ani możliwość molestowania Batarian w zaułku na Omedze nie jest warta marnowania zasobów, gdy pojawia się okazja na poprawę całej serii. Wydaje się, że odnowiona edycja zamiast przymiotnika legendarna powinna raczej otrzymać podtytuł o treści za dużo pracy. Jako że jest to remaster, nie otrzymamy zmienionego zakończenia, mimo że w przeciągu 9 lat skrytykowali je chyba wszyscy pracownicy BioWare'u. Tutaj akurat zrozumiałe jest, że jeśli chcielibyśmy, aby studio zupełnie porzuciło motyw konfliktu istot organicznych z syntetycznymi, prawdopodobnie do przebudowy poszłaby cała trzecia część. Jednak jakość gry widocznie spada od sceny ostatniego szturmu, szczególnie gdy w fabularnej rozgrywce dostajemy przerobioną sekcję z rozgrywki wieloosobowej. To jest prawdziwie niewykorzystana szansa, bo następnej okazji na remaster, a już na pewno na remake, możemy już nie dostać. Za dużo pracy usłyszeliśmy również, gdy poruszony został temat trybu multiplayer. Choć uzależnienie progresu single od rozgrywki wieloosobowej ku zaskoczeniu wszystkich okazało się fatalnym pomysłem, to tryb sam w sobie był całkiem niezły, szczególnie gdy grało się w niego z kumplami. Aż dziwne, że EA nie chciało wykorzystać okazji na dodatkową monetyzację remastera, choć po ostatniej krytyce lootboxów pewnie uznali, że implementacja nowego systemu im się nie opłaca. Z kolei jeśli masz lub planujesz zakup nowej konsoli i chcesz wiedzieć, czy pojawi się wersja na nową generację, to BioWare ma dla ciebie przygotowaną odpowiedź. Remaster skierowany jest na starą generację konsol, jednakże studio zapewnia, że Mass Effect będzie wyglądać tak samo dobrze również na nowych platformach. W zremasterowanej wersji nie pojawi się też wycięty content z trylogii, więc odpalając Mass Effect na nowo, zobaczymy dokładnie to samo, co widzieliśmy 9 i 13 lat temu. No może poza tyłkiem Mirandy. Za to wszystkie trzy części wraz z DLC zostaną zapakowane do specjalnie przygotowanego launchera. Z dodatków niedostępne będzie jedynie Pinnacle Station z pierwszej części Mass Effect. Jedyne zachowane pliki z tej zawartości okazały się uszkodzone i studio musiałoby stworzyć ją w całości od nowa. A wszyscy wiemy, co BioWare mówi dużym nakładom pracy. Jednak to chyba jedyny plus, kiedy ponownie usłyszeliśmy to tłumaczenie. W jedynkę grało się dla fabuły, a nie dla strzelania do hologramów na czas. Wydaje się, że poza ogólnym odświeżeniem gry dostajemy w rezultacie mniej zawartości niż w oryginalnej edycji. Trudno powiedzieć, jak to będzie na Originie, ale gdy spojrzymy na stronę Steamową, zauważymy, że w odświeżonej wersji nie znajdziemy polskiego dubbingu. A jakby tego było mało, jej ustalając dla nas cenę regionalną, podbiło oryginalną kwotę z 60 do 72 dolarów, przez co grę odrobinę taniej dostalibyśmy nawet w euro. W tym traktowaniu nie jesteśmy wyjątkiem, bo na forum Steama gracze z innych państw zgłaszają podobne niekorzystne przeliczniki. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, że to nie jest dyskryminacja, tylko skok na kasę, to EA przygotowało ofertę tym razem dla wszystkich, w której możemy kupić sobie edycję kolekcjonerską Mass Effect za jedyne 150 dolarów. Haczek polega na tym, że osobno trzeba dokupić sobie grę, w naszym przypadku za kolejne 70 dolarów. Mass Effect Too Much Work Edition to ładniejsza, lecz lekko przycięta i pozbawiona trybu multiplayer powtórka tego, co już widzieliśmy. Produkt jest przede wszystkim skierowany do tych, którzy jeszcze nie znają tej serii, a których do tej pory odrzucało toporne sterowanie i niskie rozdzielczości. Według mnie, z perspektywy powracającego fana, remaster jest wart zakupu, ale dopiero przy dużej obniżce. A taka na pewno się pojawi. Dlatego w maju, zamiast kupować Mass Effecta, dużo lepiej jest wydać pieniądze na Cyberpunka. I w dodatku jeszcze nam sporo zostanie. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, z tej strony żegna się Shifter z Ogrysków. Standardowo, jeśli chcesz ocenić ten film, to łapki z kciukiem w górę i w dół są do twojej dyspozycji. A jeśli nie chcesz, by ominęły cię kolejne materiały, to zachęcam cię do wciśnięcia przycisku subskrybuj. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. So, you're saying I'm poor? Just because I'm not as well off as you doesn't mean you can hold yourself above me. What? No, I... Hey, everyone! This store discriminates against the poor! Please, calm down! As an apology, I'll let you have my station employee discount. Is that acceptable? Well, all right. But you still hurt my feelings. W zeszłym tygodniu BioWare zmieniło w społecznościówkach swoje...
po to, by w trójce zostać zredukowanym do zwyczajnego przeszkadza... Fuck. Surewyn. Jakich dokonało w ujęciu w kamerach. Z tego, co się dowiadujemy. Tutaj akurat zrozumiałe jest, że jeśli chcielibyśmy, aby studio zupełnie porzuciło motyw konfliktu istot organisty...